razie myślę, że... Co? O, mamo! Zostawiłaś otwartą torbę, prawda? Zrobiłaś to specjalnie! Co za bezczelność! Jak wrócimy, podłoga ma być czysta jak łza. Inaczej zadzwonię na policję. O, mamo! Ty wredny, rozwydrzony potworze! Papatki! Dylan? Cześć! Wszystko gra? No jasne! Uwielbiam być torturowana! Clarissa! Kazała mi się szorować, myć szamponem, czesać Aha! Czyli przez jedno popołudnie robiłaś to, co ja robię codziennie, tak? Tak! I to było straszne! Ale najgorsze jest to, że nie pozwoliła mi iść na mistrzostwa abortu! O, nie rozpaczaj, siostra! Przybywam z pomocą! A? Do roboty! Musimy wyprawić księżniczkę na portowy bal! Twój brat to dobra psiawruszka! Jasne, że nie. No nieważne, plan jest taki. My z Sinem posprzątamy... Miałem zarządzać, nie sprzątać! A Big B przebierze się za ciebie na wypadek spotkania z Clarissą. Ta-da! O nie! Przed chwilą sprzątałem! No i jeszcze transport! Szacun! Milion razy lepszy od dyni! Dzięki! Nareczka! Nareszcie! Finały Mistrzostw Aportu! Atmosfera jak zwykle wspaniała. Ten młody zawodnik jest w światowej czołówce. Doskonała forma, co? Nieźle mu idzie w tym sezonie. O. Królewskie korki! Ty jesteś książę kork! Mocniej przepraszam. Wolałbym pozostać inkognito, jeśli można. Nie wiem, jak mój brat to znosi. Ach, te psie snoby są tak nieznośne, że skopałbym im siedzenia. A, wierz mi, znam ten ból. Ach, jak miło się sprząta, wiedząc, że zaraz nie nabrudzi tu banda rozszalałych szczeniaków. No wiesz, większość ludzi lubi aportować ciałem, ale Rudy aportuje całym sercem. O tak, on jest najlepszy. Hej, a to nie jest Dogboard Extreme? Wow, niezły z ciebie ekspert. Lubię sobie czasem pojeździć. Twój ulubiony...